staramy się tak informować i dorosłych, ale też najmłodszych mieszkańców województwa o tym, co daje nam Unia Europejska, jakie są korzyści. I do, myślę, że do najmłodszych najlepiej przemówić właśnie w formie takiego przyjemnego, sympatycznego konkursu za pośrednictwem Euralki, Gryfiołka, które zostały stworzone, opisana książka o tym, co daje nam Unia Europejska, jakie są jej wartości i korzyści, które czerpiemy z członkostwa w Unii Europejskiej. Przeczytałyśmy we wszystkich grupach tą książeczkę. Dzieci rozmawiały o Unii. Zresztą my dużo rozmawialiśmy, bo nasze przedszkole rok temu przeszło termomodernizację właśnie z funduszy też europejskich. Ociepleni zostaliśmy, ładnie nam tutaj taras zbudowano, więc dzieci też mają to na co dzień, prawda? Że wiedzą, że dzięki tym pieniążkom unijnym poprawiło się u nas w przedszkolu. I na takiej zasadzie konkretnej, bo wiadomo, że dla dzieci to jest abstrakcja, fundusze unijne, ale właśnie poprzez ten konkret, że tu to zrobiono, to dzieci po prostu... I później ta nasza praca tak wyglądała, pokazująca te wiele, wiele elementów. W ramach różnego rodzaju prac, które dostaliśmy, część dzieci pokazywała nam, jak Pomorze wyglądałoby bez obecności w Unii. Dosyć smutne place zabaw, które są troszeczkę zniszczone. I to, co widzą w swojej okolicy, w miejscach, gdzie już są realizowane różne projekty, czyli nowoczesna infrastruktura, nowoczesne place zabaw. Blisko 300 prac, które zostały zgłoszone na konkurs, świadczą o tym, że było spore zainteresowanie w naszym regionie tą tematyką. Dzieci dostały naprawdę i klocki Lego, i samochód, bo to akurat trzech chłopców było, i samochód, jak to na joysticka, i dodatkowo jeszcze Memory Polska, żeby jeszcze pogłębiały wiadomości o Polsce. Dla dzieci to jest naprawdę coś ważnego. Jeszcze przyjechał gość tu do nas, jeszcze wręczył. Zapamiętają to na długo. Pamiętajcie o Euralce i Gryfiołku i o tym, żeby ze sobą współpracować. Brawo dzieciaki, wszystkiego dobrego.